Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, oto kolejny materiał z gry Binding of Isaac Repentance. I dzisiaj zagramy sobie naszą koleżanką Ewką, bo ona też miała piękny rework. I w związku z tym, W związku z tym jesteśmy bardzo śmierdzący. No i od razu mamy klątwę Babilonu. Dlaczego gramy Ewką? Od razu tłumaczę, że pani Ewa miała bardzo fajną sytuację związaną z reworkiem swojej żylety. Verb. Wow, verb. Możemy sobie verba. Więc pani Ewka teraz przy pierwszym użyciu, ogólnie rzecz biorąc, zabiera jej to całe pełne serduszko, ale przy kolejnym już tylko połówkę. Więc można bardzo agresywnie grać. I w sumie troszkę szkoda, że już poświęciłem swoje serduszka tak agresywnie, bo nie zajrzałem przez to do takiego fajnego curse roomu, który ma większą szansę dać nam coś miłego. Wow. Wow, sumptorium, a to zabawne. To zabawne. Bo to jakbym był tą drugą, staintowaną mapką, no to jasne, jak najbardziej ten przedmiot, ale na zwykłej, nie staintowanej, no to tak trochę bym powiedział, że haha. Takie mrugnięcie oczkiem nawet, no. Więc cóż tu mamy za tabletkę? Range down, czy chciałbym sobie wyrpnąć range downa? Myślę, że nie. Na nic mnie stąd nie stać. W Blue Baby zamienić się raczej bym nie chciał. Tak myślę. Co ten champion potrafi? Czy ty masz te takie odbijające się brimstone'y głupie? Tak pytam z ciekawości, bo ci nie ufam. To jesteś taką... Dokładnie tak, masz to, czego się bałem. Pudełko, a w pudełku wszystko. Oko, lepsze to niż to, co dostaliśmy oryginalnie. Dwie szpady. Back down. Ja bym się nie chciał lockdownować za mocno. Idziemy postać na kolcach, czy to robimy? Bo tu trudne wybory mnie czekają. Okej, może nie aż tak trudne. Curse Room mnie zaszczyci. Zaszczyci mnie troll bombami. No to niezły troleczek. To ja tak średnio zadowolony jestem z tego rozwiązania. Tutaj mogę to użyć i zaryzykować i poszukać jakichś dodatkowych wyjść. Tułow serduszka mi się podoba, bardzo ładnie. Mogę ewentualnie zrobić tak. Użyć sobie tego tułow cards. No i wychodzimy. I teraz tak. Kolejne stanie, tutaj zwiększona szansa na Angel Room, czyli to nie jest nic takiego, co mi się zwróci. Mogę sobie kolejnego ziomeczka przywołać. Chyba to zrobię, myślę. Myślę, że to zrobię. Mamy dzięki temu cholerną noc na klątwę. Dwóch ziomali, no jeden już taki wysuszony trochę, zakrzep. O, klątwa labiryntu. No to słabo. Nie ukrywając, bo tracimy na tym bardzo mocno, jeśli chodzi o szansę na deal. To jest fajne. To jest jedyna dobra rzecz tak naprawdę tutaj. Więc... Okej, strzała Kupidyna, fajno. No Ghost Pepper to kurczę, mi się wydaje, że to jest no-brainer w tym wypadku. Nie wiem, czym jest ten drugi przedmiot, ale Ghost Pepper to jest przyjaciel. Ogniem zwalczaj ogień. Nie chcę niszczyć tego gówna. No dobra, no to zniszczymy. Sorry, no trochę to potrwa. Gra zapędziła mnie w kozi róg. To nie był mój wybór, żeby była jasność. Ale teraz taka mała armia kupidynków na zwykłej FC. No śmiesznie, śmiesznie. Nie mam kluczy, to mniej zabawne. Powiedziałbym, że to absolutne przeciwieństwo komedii. Tak jak to, że nie jestem w stanie ich trafić. Mimo nadmiaru pocisków, jak jest siebie wypluwam. Tu mamy skrzyni. Łapkę. No, łapka Juju jest spoko, ale ja nie chcę.
Więc lecimy po bombę. Bo jak za darmo, to uczciwa cena. Cieszę się, że was ogień nie zabija w dotyku. Byłbym smutny, gdybym was stracił przez taką głupotę. Tu nie było nic poza ogniem, który sobie wysadzimy dla Soulhearta, którego nie dostaniemy. No nie, no tak pojedynczych skałek to nie będę niszczył, bez przesady. Aż tak to nie! Okej, czyli tutaj nawet nie mielibyśmy jak się dostać. No i proszę bardzo. Sobie od razu możemy zrobić fast travel z tego miejsca. Właściwie to skoro mowa o fast travelu, to od razu to wysadzajmy. No i proszę, pierwszy Soulheart uczciwie zarobiony. Nikt mi nie pomógł w zarobieniu tego Soulhearta. Suffering from success. Tylko ja cały czas suferuję from brak kluczy. Także no tutaj tu można byłoby coś poprawić. Wiem, że sporo kluczy przewaliłem. Jeden na wejście i dwa tutaj na treasure roomy, ale to nie znaczy, że już więcej kluczy nie powinienem dostawać. Zwłaszcza, że sobie je wyciągnąłem z Two of Spades. To nie są tak legitnie pojawione przez grę na ziemi. Consumable, nie? To wydaje w każdym razie, mogę się nie znać. No i ogień tu pięknie czyści takie różne projectile, które lecą tylko i wyłącznie po to, żeby mnie skrzywdzić. Dobra, na razie tutaj się robi tłok. Nie lubimy. Oj, nie mam latania! No tak, się człowiek przyzwyczaił do dobrego. Look to La Luna. No myślę, że nie będę patrzył na kogoś takiego. The Moon, tak? Nie wiem, do czego to miało być innego nawiązanie lub kogo. Sugerowanie jakichś durnych nawiązań. John Guard by nigdy czegoś takiego nie zrobił. Nie w jego stylu. Prawda? Prawda? Chyba? Nie wiem. Dobra, super secret roomy. Wy się przyznajcie, gdzie się chowacie. No za dużo miejsc to ty nie masz. W ogóle fajny układ pomieszczeń. Naprawdę jak na XL-kę. Pewnie tu. No pewnie tu. Jak zawsze. No to pewnie tam na dole, jak zawsze. Mówiłem. Tak szczerze? To się nie liczy w ten sposób. No dobra, okej. Ojejku, jumper cable, fajna rzecz. Przyjemna. To co, najpierw zrobimy sobie zwykłego bossa, myślę. Oj, no to fajnie, jakby cała reszta była niezwykła, nie? No i się nie udało chłopa porobić na one cyclu. Na unicyklu. Byłaś ze ściany skurczybyku. Oj, pięknie. Grubo wysmażony, taki lubię właśnie. Więc to ogólnie wyleczy mnie bardzo mocno. Tyle mocno, że lecimy sobie na drugą stronę. Znaczy w sumie też XL-ka tutaj zarabia tym, że mamy dwóch bossów za Freeko, nie? Więc może ten deal to taka wymiana jeden do jednego. Poświęć jedną rzecz za drugą. Nie to chciałem wcisnąć, debilu głupi. Znaczy, chyba chciałem to wcisnąć, nie wiem. Chciałem? Chyba? I don't know. Trochę mi ten Holy Mantle zasłania, więc nie wiem, czy coś tam jeszcze mam pod tym. Jakby był tak przeźroczysty, to pewnie byłoby wygodniej. Ale beggars can't be choosers. To jest zabawne. O, laka, w końcu jesteśmy na zero, nieźle. Więc w którym z tych pomieszczeń jest uchwyt? Czy mnie uchwyt interesuje? Chyba nie. O, mnie interesuje, na pewno. Okej, czyli mam jedno całe serduszko. Pod speed up. To definitywnie mnie nie interesuje i to będzie szło w takim wypadku na przemiał. Więc jeszcze jedno będę mógł oddać, bo mnie osłabi, dokładnie. No to tylko tymczasowe, to przejściowe. I wracamy do pełnej mocy, potwornej nocy autyzmu. Mam wrażenie, jakbym ostatnio grał F-ką, no ale
Tak, bo chyba nawet taka była miniaturka z tymi autyzmami. A nie, ja chyba może grałem inną postacią, a nie F-ką. I pięknie. Dzień dobry. Nic nie ma, okej, do widzenia. Tutaj też niestety. A pamiętaj, że cały czas mam deal z diabłem, więc zarobić zarobimy. O to się nie ma co martwić. Tu mamona będzie. Podoba mi się, tak jak mówiłem, że nie będę się bawił pojedyncze kamienie i nie robię tego tylko w treasure roomach albo w super secret roomach. W zwykłych pomieszczeniach nie ma problemu, jasne, robimy to, dawaj. Ty no, halo, ogon ci jeszcze nie ucieka, ty już atakowałeś z innego miejsca. Tam trochę gnoju parszywy. Dawaj soul hearty, proszę. Fajnie. Żyletki nie mogę użyć, tak tylko przypomnę, nie? Jakby ktoś tam chciał pośmieszkować. Okej, okay, min, do widzenia, mini. Cyni minis. Nie wiem, no coś trzeba porobić w międzyczasie. O, zajebiście. O, no to jeszcze lepiej. O, Borewicz. Gratulacje. To, że nagrodą się nie podzielimy po połowie. Taki nie fart, bym powiedział. No popatrz, a ja już się chciałem cieszyć, że mam powrotem zdrowie na tyle niskie, żeby wejść w lepszy próg, ale nie. Okej, no to się ewakuujemy. No kleszcza to ja nie chcę, klesz to jest ciota w ogóle, trinketowa. Nie szanuję go, chyba że macie smelter, to wtedy go szanuję, ale to taki jest wyjątek od reguły. No dobra. 17 monet, więc jumper cable są dla mnie dostępne. Co pucha Pandory daje? Harty i niefajne rzeczy. No to jumper cable. Bo nie mówię, że z sumptorium zostanę do końca życia. Jest szansa, że tak będzie. Nawet nie mała. The Army. Wow, piżamka, to fajnie. Okej, okay, Baphomet. Definitywnie. Piercing już mam. Dobra, więc tak, Baphomet definitywnie zostanie wzięty. Bo to jest, kurczę, piękne skalowanie się. Natomiast... Ipos już tak średnio mi się podoba. Ipos bym powiedział, że trochę lipos. Mógłbym się w sumie na niego wziąć, ale... No właśnie. W tym rzecz, że ja nie chcę. Czy ja mogę gdzieś coś swoje zdrowie komuś oddać? Podzielić się? Nie mogę. To szkoda, bo to jest straszne marnotrawstwo piżamek. I piżamki głównie służą do tego, żeby te nachapać przeróżnych rzeczy. Dobra, zrobimy tak. Mamy sobie zrotenowane serduszko. Mamy piżamę i idziemy na piętro niżej, czyli na cavesy drugie. Prawda? Dokładnie, i też są cavesy, i też jest startup. Dziękuję ci, szatanie, za współpracę. Dziękuję za to, że ganię raz na jakiś czas. Przydatna rzecz. Small rock? Definitywnie. Okej, okay. Jestem rozczarowany. I am disenchanted. Lowiarstwo, no fajnie. No nie. Ja bym chciał jakiś Blood Donation Machine, Temperance, tego typu. Fajne numerki.
Honorowy dawca krwi. Pauza, no proszę cię, no i co, spauzuję se moich ziomków? Wow, są całkiem spauzowani. Nie no, Chapster też to jest jakieś głupsko. Jakaś pomyłka. Nie mam niekończących się bomb i to boli, bo bym sobie pospamował. Trudno, do widzenia, Eternal Harcie. Okej, okay, Gabster, damage down, no fajnie, fajnie. Lemon party. Damage down, no to nieźle gro. Dobra. Na razie nie widzę tutaj sposobu na oddanie honorowo czegokolwiek. Więc zaczynam się skłaniać w robienie sobie soulheartowych ziomeczków. Dobra, no nie mam latania, nie będę miał. Jak widać, dla jednego pieniążka zrobię wiele. Kurczę, ale ten ogień niebieski się wypluwa, a taki był nerfiony. Nie, żeby mi to przeszkadzało, lubię bardzo to. Feels good, man, dla odmiany. Dobra, więcej sobie chyba nie robię na razie, ziomu. Okej, okay, jest sacrifice. Ostrz, no okej. Okay. No i co teraz? Teraz będziemy musieli robić takie numerki radosne. Mógłbym nawet trochę soulheartów poświęcić. Don't get me wrong. Don't get me right. No kurczę! Damn. No i teraz. A true test begins. Stand fast or expire. Co robimy? Nie mogę pójść na bossa, bo jak pójdę na bossa, to bezpowrotnie poświęcę za dużo fajnych tych. Dobra, tutaj klucz poświęcenie musi być. Już wspomniałem wcześniej sacrifice. Kurde, dobra, jesteś głupi, ale zostawiłeś sobie dwa soul hearty, więc nie jesteś aż tak głupi. Masz czerwone serduszka z tego. Tutaj ostatnia przerzutka świata rowerowa. Super, to jest dobra rzecz, to jest dobra rzecz. Będziemy super mocno strzelać. Powiedziałbym, że to jest heavy machine gun tak zwany. Ale tu już robiłem ten żart z Metal Slug'a w materiale z Gay Fuela, do którego mógłbym odesłać, ale mi się nie chce. Kto miał widzieć ten video? Dobra, lowiarstwo, pięknie. Teraz już musimy chyba oddawać normalnie, zdrówko. No i się zaczyna. Uriel, Skuriel, El Turiel, do widzenia. I teraz, mamona zajebiście, soulhearty zajebiście. Zajebiście. Dobra, czy coś jeszcze tu jest do podniesienia? Nie ma, genialnie. Więc... Habit. Golem habit. No i słuchajcie, świnka jest cudowna. Konwerter też jest cudowny. Tej tabletki nie znam, więc nie powiem, że jest cudowna, bo może być gówniana. No dobra, najpierw zobaczmy, kto jest naszym tutaj synem diabła. Ja bym chciał jeszcze w takim wypadku zahaczyć o to fajne pomieszczenie po prawej. Zaraz, coś w Kresrumie było, głowkę Gapiego. Dobra, ja nie jestem w stanie nic z nią zrobić. Nie jestem w stanie jej zjeść. No mamy taki ciągły ogień. No dobra, to na koniec, to nie wolno teraz podnosić. Super. The Mind, przydatna rzecz. To zawalczymy. O, kurka wodna. Podoba mi się to, jak te znaki zapytania się pokazują, że no tu może być, no bo de facto może być, tylko nie w takim kontekście. Dobra. No to co, to ja sobie będę musiał teraz narobić tych ziomali, aż mnie tutaj wpuści. W międzyczasie możemy się przyjrzeć Secret Roomowi.
który dzięki temu modowi łatwo mogę znaleźć. Proszę pokazać mi. O, i tu, a ja bym dawał gdzieś tu może bombę, albo może gdzieś tu dalej, ale widzicie, jest w tym miejscu dokładnie. Normalnie to bym nie... O, ja pier... Dostałem dużą bombę! I co, ja teraz na całe piętro mam dużą bombę, czy to jest jednorazowa duża bomba? How does it work? Szkoda mi by było ją tak tu wywalić, no ale... Do odważnych świat należy. Tak, jednorazowe to jest. Okej. Okay. It's big. Okej. Okay. Oddajemy resztę krwi. To świnka skarbonka. Ej, gareciarz, nie umieraj! Proszę cię, bez takich, garecioszku! Zostawiłeś tutaj chyba jakieś... serduszka? Jak nie? Yes. May I see it? No! Wszystko składa się do kupy! Tylko ten wurp nieszczęsny troszkę, nie? Ale... Niech będzie! Boję się do niego podskoczyć. Nie wiem, gdzie teraz będzie mój kolejny przeciwnik. Wiem gdzie i wiem, że go już nie ma. Ace of Diamondo, fajna rzecz. High Priestess, no nie. Temperance, super. Temperance musi zostać. I Empresska, więc ogólnie zrobiłbym tak, żebym zabrał te rzeczy do pomieszczenia tutaj, gdzie będę składał ofiarę z przeróżnych moich mądrości. Nie, czemu użyłeś bomby, debilu głupi? No trudno, zrobiłeś to, zrobiłeś. Perfekcja jest naprawdę fajna. Mam nadzieję, że będę mógł ją wykorzystać w sprytny sposób. Spryciarze. No i piękne statystyki z Soul Locketa. Temperance, no tak jak już mówiłem, zostaje. Number 13, Burger King Foot Lettuce. No nie wiem, czy chciałbym. Nie, to number 15 to była stopa sałata. To nie, to co innego. Dobra. My tu jeszcze wrócimy. Ja zajrzę sobie do sklepiku. Olego, drogi. No niechcący zabrałem. Będę musiał robić większe kółko. No i dobra, już nie będę kolejnej karty targał. Aż tak mi się nie chce. Zajrzyjmy na prędko do sklepu. Gotta go fast. Samptorium to jest, kurczę, dobra rzecz. No i właśnie. Mamy serduszko. Mamy niezidentyfikowaną tabletkę. No cały czas jest przy cenie. No zaryzykujmy, myślę. To był health up albo health down. Trzeba było ryzykować wcześniej, panie kolego. Kupon jest milusi. Czegokolwiek byś nie kupił, i tak będę zadowolony. Na nie jestem zadowolony. Ale spoko, mam plan. Zapytacie jaki? Odpowiem wam, kurna, sprytny. Wszystko opiera się na honorowym krwiodawstwie. I na tym, że maszynka nie wybuchnie. Proszę, żeby nie wybuchła. Bo jest spora szansa, że teraz, nie wiem, dam jeden dosłownie ruch i pęka ten słoik wtedy, nie? A i ty miałeś nie podnosić tych pieniążków ogólnie, tak ci tylko zaspoiluję, gareciak. Wiem, że zapomniałeś. Zdarza ci się to niestety dość często. Tak jeszcze raz. Okej. Okay. Najpierw musimy wyzbierać tą konkretną monetkę, aż nie zniknie. I w sumie tą też. Okej, okay, więc teraz Ace of Diamondo. No właśnie. Spodziewałem się takiego obrotu. Salta, fikołka, spraw. Teraz wracamy z powrotem do sklepu, żeby dostać głowę Hifa, Hive Mind tak zwane, głowa roju. To się po prostu nie mówi nie tyle, że głowa roju, tylko nie wiem, umysł roju, coś takiego. No ale tak czy siak, potrzebujemy czarodzieja tego. I w tani sposób mamy kolejną rzecz w naszym zasobniku. Za 5 centów! To jest za 10 centów! Why? Czy oni zmieniali coś w sklepach, a ja nie czytałem jak głupi? Ty, rzeczywiście to jest Help Up Pill. To milusio. Box of Friends nie ma po co.
No i amalgamat miedzi i srebra to jest przyjaciel, to jest friend. To jest kurczę ziomo. Dobra, więc tak, amalgamat. Na razie nic. Tabletki. Power pill. I teraz wurp już jest potężny. Dobra, i nic więcej stąd nie chcemy. Dawać mi wurpa. Your time has come and so have I. Znaczy, że czas na ciebie nadszedł. Ja byłem tu przy okazji. Właśnie, przecież ty masz ogień. Na co czekasz? No dobra, rozumiem, że to nic nie dało, ale zawsze warto próbować. Nigdy nie wiesz. A życie jest jak pudełko zapał. Teraz co? Verb. No verb, definitywnie. Życie jest jak pudełko czekoladek. No zapałek. Power pill. It's shopping time. Shopping. Shopping powiedziałem. Pi. Co to miało być? Ale mam krzywą mordę. Od boku. Mam strasznie jak troglodyta jakiś. Okej, bateryjka. Czy to mnie cieszy? Raczej niewiele mi to daje. Lemon Party też mi niewiele daje. No więc opuszczamy to miejsce. Tak myślę. Zabieramy sobie Temperance do kieszeni, bo widzimy, że to przyjaciel, który pozwala nam na gromadzenie sobie ładnych zasobów, przyjemnych, milusich, cieplutkich. A klątwę już mamy, autyzmu, więc nie potrzebujemy kolejnej klątwy. Autyzmu. Czy jeszcze coś tutaj zrobimy? Takie ostatnie podrygi. Ewentualnie mógłbym spróbować opłacić tego jegomościa. Tylko że on wypłaca w muchach. Ja tego nie lubię. No to do widzenia. Dobra, to jest to, czego chciałem. Ostatni lot. Okej, okay, fajno. Nawet jak te staty trochę spadły. My nawet nie trochę. Kurde, mocno. Nie no, wezmę to. Perfection jest spoko, ale i tak założę się, że oberwę. I co mi wtedy po tej mojej perfekcji? No, niedużo. Wow, czy to jest Kerstaj? Wow. Dobra. Twisted Pear. To spoko. Ambient Conception to spoko, a to zobaczymy, czy nam się trafi. Teraz... Dead Cat, haha, Guppy. Okej, to może być Kerstaj, teraz już nie zaryzykuję. Nie ma opcji. To może być też ogonek kotka. Kurna, coś powiedziałem na ten temat. Jaka była szansa, żeby to był ogonek kotka? Mała. Masz, przyjacielu, swojego Kerstaja. Gdzie jest mod, który usuwa to gówno z gry, albo zastępuje to breakfastem, albo nie wiem, HP downem, nawet jeśli. Matko i córko, co żeś mi uczyniła? Wheel of Misfortune chyba. Bo to jest nieszczęście, co mnie spotkało. Okej, to teraz polujemy na świeczkę w sklepie, która jest w stanie to anulować. Jestem niepocieszony. Wiedziałem, że to się stanie i przy pierwszej sytuacji miałem dokładnie przedsmak tego, że to się stanie. Ale głos w środku to jakoś zdusił i powiedział: nie, no daj spokój, gościu, jaka jest na to szansa? Turns out, że szansa była całkiem spora. Dobra, dawać mi bossa. Nauczka na przyszłość. Znaczy... Nauczka na przyszłość. Ja sobie tak mogę gadać, ale dobrze wiem, że przyjdzie kolejna taka sytuacja za następne 300 odcinków i znowu zrobię to samo. Nie ma nauczki. Nie możesz nauczyć psa nowych sztuczek, zwłaszcza takiego starego.
fajnie, no mam dobre staty, tak? Nie mam deala z diabłem, więc nigdy się nie dowiemy, czym była ta druga rzecz. Żebym jakoś specjalnie potrzebował. Żul od naładowań. Okej, byku. Podobasz mi się. Tylko ja nie mam fajnego przedmiotu pod spacją. Jeszcze. Pójdziemy do sklepu, myślę. W sklepie się fajnie oddaje krew. Okej, nawet fajnie się za darmo wchodzi. Siema, kluczowy żółku. Okej, więc mamy mapę, ale mamy The Mind, więc mapa nam kompletnie nic nie daje, więc zaczynamy nasz proceder. Takie sklepy to moglibyście mi codziennie dawać. Więc jedno serduszko tak kupione się zawsze zwraca. Soulheart, I guess, mogę kupić, bo mam ten mój locket. No, przepraszam, widzicie coś takiego, to bierzecie coś takiego, tak? No w sumie... Teraz wracamy po serduszka. Gdziekolwiek one są, rozsiane po świecie. Teraz tak, tu mieliśmy jakąś kartę do gry. No Fortune, no... No Fortune, no tak. No było, nie powiem, że nie. No Twisted Pair, jestem zadowolony, bo to... To jest potężny damage up. Nie, Purple Heart to nie dla mnie. Tej karty się boję troszkę. Powiedziałbym, że się nie boję, bo się nie ma czego bać. Ale... The Stars, czyli... Usuwa mi mój najstarszy przedmiot, czyli klątwę babilońską. A nie, Ignoring Starting Items, czyli usunie mi Infestation? Albo pudełko? Okej, let's go. Pudełko. Dostaliśmy Hourglassa i There's Options. Ja już jestem po bosie, więc trochę słabo. Ewentualnie mogę Hourglassem się wycofać i w innym miejscu tego użyć. O! To jest mądre. To gdzie? W Curse Roomie czy tu na przykład? No niespecjalnie chciałem dziecko w słoiku. Ale od tej decyzji już się odwołać nie mogę. To już się wydarzyło. Tego się nie cofa. To jest zawsze dobry deal. Słoiczek. No, jak to słoik? Śmierć, czyli wskrzeszanie. Health up, czyli spoko, miła rzecz. Wheel of Fortune ewentualnie można postawić i wysadzić. Wurb. Okej. Dobra, to na razie wyruszamy właśnie w podróż. First time. Jakkolwiek można by takiego voyage'u nie nazwać. Ja bym to nazwał nieporozumienie. Dobra, śmierć wykorzystaliśmy w jakiś pozytywny sposób. Wyjmijmy. Przerzutki. Przerzutki. Okej. Więc najpierw definitywnie od tego zaczniemy. No i mamy Ivy Bag. Mamy Ivy Bag. Nie wiem, czy to ma jakąś synergię, szczerze mówiąc. Teraz to już chyba pęka, mi się wydaje, czy nie? Dokładnie, to już było na pęknięciu. Więc Remote Detonator mogę kupić tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, żeby dostać bombki. To się opłaci. Tyle. Ewentualnie na Soul Hearta też mogę sobie uzbierać, bo to też jest, powiedzmy, jakaś synergia. O, Tears Rate jaki? Aha, dobra, bo Kerstaj. Zapominam o tym, że mam to gówno. Niedobrze, niedobrzę. Wysadzę ci, ziomek, wiesz? Dla tych monet paru. Oj, wcisnąłem sobie żyletkę, ku. No to mądrze. No w sumie nie tak źle. A w sumie jednak źle. No, nie ma Soul Hearta. No ale mamy transformację. Conjoint, wuchu, dla jego bolesnej ręki. Zaraz, w oryginale było co innego.
I teraz pytanie, czy poświęcam dużo monet dla naładowania? Czy ja mam cokolwiek sensownego do ładowania, co mógłbym wykorzystać? Esau Junior, ile ty masz zdrowia, jak się ciebie transformuje? Czy Soul Hearty, okej. Okay. Czy teraz ten słoik da się w razie czego naładować bateryjkami? Zobaczmy, no. Mam nadzieję, że się da. Bo jak nie, to zostałem uwięziony w formie jakiegoś płoda z gówno przedmiotami. To nie jest najlepszym miejscem. Okej, działa. W takim wypadku oddasz trochę krwi, towarzyszu. Za darmo to i cukier słodki. O, pięknie. Tylko zaraz, te staty zostają na nim, prawda? A nie, no to dobrze. Nie, zaraz, nie sprawdziłem tego. No właśnie. You are bad. And you should feel bad. Dobra, stąd już nic więcej. Mam membership. Hey, seems like I have. Więc to mi się opłaci. Takżem czuł. No moving box raczej nie. No to się zwróciło. Ty ziomek, nie wiem czy się zwracasz do kogoś. No się zwróciło. Moving box raczej nie. W którym momencie ja dostałem membership? Czy coś się zbugowało? Nie no, mam cały czas. Nie wiem skąd to się wzięło. Ciekawe. Tak staram się przeanalizować swoje przedmioty. No nie mam. Zamiana w tego słoikowca mi to dała? Dobra, sharp plug, nie to chciałem. Ale w razie czego... Powiedzmy, że ma to jakiś sens. Nie teraz, ale w przyszłości, dalekiej lub niedalekiej. Okej, dobrze, że wiem ile mam zdrowia. Więc ogólnie chcę czym prędzej zawalczyć z bossem i się z niego wydostać. Wiem, że nie mam żadnych czerwonych serduszek, teraz mam jedno. Dobrze, mam the mind, tyle chociaż. Dobra, lecimy na wprost, od razu. No to fajnie. To se poleciałem z moim kerstajem. Daj mój kerstaj, przyjaciele, na zawsze. Mam nadzieję tylko, że sklep nie zawiera Gurido z Bushido z Blade, bo jak będzie Gurido, no to... To już mi się nic nie chce. To już smak życia został odebrany. Okej, Terz i shot speed up. Fajnie. Mogę sobie tak spamować, tylko że zawsze mogę zostać wyteleportowany, ha ha ha. No zabawne, w opór. Ej, 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 ja chcę tamten przedmiot. Daje mi takie miłe uczucie. A tutaj może coś? Może nie. Okej, warto zapamiętać. No i super, wszystko widzę. Teraz tak, myślę, że Polaroid. Myślę, że Krampus nie żyje. No, nie myślę, ja to wiem. Uga buga. Walnęliśmy. I teraz tak, czy tutaj jest coś co... No, jeden z Blessing, tak? Tamtorium już nie mamy, więc... Ci, którzy z nami zostali, muszą z nami się trzymać, bo jak odejdą, to jest smutek i żal. A my spamujemy. Właściwie. Kerstaj, ty kur... Boże, jak ja nienawidzę tego przedmiotu! Tak, bo trzymałem atak. Super, sam się mogę wyteleportować. Tak, pokażę sam sobie drzwi. Wiem, gdzie są drzwi. Potrafię wyjść. Bo chciałem na początku mówić... A, dobra! Użyję sobie Ivy Buga, bo mam taki sprytny plan, żeby sobie zajebiście zarobić.
Ej, ty Darkbamie zasrany! Ktoś cię prosił o pomoc? Cambion Conception? Question mark? Kukuku question mark? Bo widzę, żeś się kolego zadomowił. Cudzym majątkiem będziesz mi tu kurna rozporządzał. No! Przysięgam, że oddam cię do lombardu. To nie jest ta świeczka, którą chciałem. Nie podoba mi się. Tam. O nie, straciłem serduszko, kupię kolejne. Zamieniam się w dziecko. Wolf Herz, nie mam w ogóle herców. Czerwona świeczka nic mi nie daje. Jakie mamy plany? Myślę na głos. Nie wiem. Chcę coś fajnego wykombinować. Nie mamy żadnej klątwy, prawda? Nie. No dobra. Więc zbiłbym się. Pozbawiłbym się swojego zdrowia ciężko zapracowanego. O, eutanazo, lubię tę strzykawkę, działa przyjemnie. Niestety zabierzemy ci to. Młokosie. Tu mamy warkę i drumie. Coś, co może mi pomóc w gruncie rzeczy. Chcemy teraz tu of hearts, czy później? Więc nic dobrego. Damage down, no tak, zapomniałem, że mamy w rotacji taką przyjemną tabletkę. Dobra, i oddajemy krew. Jak to pęknie, no to wtedy najwyżej sobie to zostawimy. Okej, czyli to sobie zostawiamy, fajnie. A resztę zjadamy. Raz, dwa. No jesteśmy gotowi. Ewentualnie jak wypadną jakieś czerwone serducha, no to se zbieraj gnoju. Okej, mamy nawet dodatkowy hard container, to miło. Więc teraz zabieramy się za Boss Challenge Room. No statystyki mamy dobre, jak się spamuje. Zwłaszcza, że cały czas mamy tych naszych followers, którzy razem z nami w prostej linii. Wurp. Nie pamiętam, co było ostatnio. Wow, żałuję. W ogóle werb jest zepsuty i cały czas pokazuje werb. Najnowszy patch to pewnie rozjechał. Smutno. Za potwora na noc, żeby znowu zaraz zobaczyć ten komunikat. A nie, nie zobaczył, jestem w tym całym pomieszczeniu. Żarty ze mnie, jokes on you. Quite unlucky. Gamble mi nie wychodzą. Dobra, no to co, kończymy gamble. To trzeba wiedzieć, kiedy ograniczyć hazard, bo hazard to zła rzecz. Tak. Uczcie się tego ode mnie. Zawodowego, nie hazardzisty. Więc daj gaz. No to dawaj ten gaz, na co czekasz? Czy teraz na te piętro jestem odporny na Kerstaja? Ha, 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 ha. Dobra, bijem pery. I czy w sklepie coś sobie zostawiłem, bo nie pamiętam. No X-Lax to wiem, że to... Nie stałem na kolcach. Nie stałem na kolcach. Okej. To postoimy. To postoimy, myślę. Myślę, że postoimy.
Myślę, że nie jestem samobójcą. Tak myślę. No co, no tutaj może być jakieś serduszko zawsze, prawda? Nie było. Exlax, jak już powiedziałem wcześniej, no nie pomaga to. Tu mamy czarne serduszko. The Empress, cudownie. Gdyby ten mały gnojek nie wyżarł mi tych moich czerwonych serduszek, które sobie tam zostawiłem i w ogóle o nich nie pamiętałem, jeśli chodziło w kontekście stania na kolcach, to byśmy byli w innej sytuacji, ale nie jesteśmy w innej sytuacji. Super, dostaliśmy fajny miecz. Czy to sprawia, że jestem już odporny na tę durną klątwę? To znaczy, że teraz mogę sobie postać na kolcach bez kary żadnej i poumierać? Zabity? Idealnie, na czas. Okej, okay, to słabo. Szybko zabijcie go! No, to został zabity, ale co z tego? Skoro jego animacja była za długa. No dobra, trudno. Tak nie zależało mi na tych HP upach. Jedyne co, no to to, że Kerstek został, mam nadzieję, wyłączony. No cóż tam. Mając jego, to... Jakie tam wyłączone? No. No to lecimy dalej. Jest przyjemnie, jest milusio. Chyba. A wy się nie wyłączaliście? No właśnie, tak się zastanawiałem. Troszkę długo wam to zajęło. Towarzyszu. Damage down. Nie, dziękuję. To dobra tabletka. Don't get me wrong, ale jak się ma PhD, to wtedy jest dobra. O super, podniosłem sobie połówkę serduszka. Mam nadzieję, że to tak działa z Polaroidem. Jak nie, no to... To ciekawie. Mam miecz i nie zawaham się go użyć, gdy przemierzę prerię, aby komercję wykurzyć. Mam health up, lockdown, szybki i zły. Zaraz, co? Dobra. Teraz powinno zabrać mi czerwone serce. Zabrało. Jest git. To niezły champion, kurczę. No dawaj Soulheart. Aha, no to nie dawaj. No i zajebiście, w złym miejscu położona bomba. Ja wiem, że czytanie mapy jest trudne. Wbrew pozorom. Teraz oszczędzamy czerwone serduszka. O, Gurido, siema. Do widzenia. Wow, ale fajna nagroda. Niemożliwe. I tak miałem się pochwalić używaniem tych żyletek, że skończyłem ostatecznie na braku całkowitym zdrowia. Bywa. Czasami tak jest. O, shot speed, więcej, jasne, 2, 3, 7. To jeszcze tylko jedynkę wcisnąć tam. I będzie komedia, dosłownie. Oj, no tak, wy żyjecie. Wow, zobaczcie, morze żółte. Niestety niewystarczająco stałem na kolcach, żeby zagwarantować sobie deal, także mi się trudno. Bloodclot to nie HP up, a szkoda, bo teraz w sumie te HP upy byłyby mile widziane. Ciach, 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 ciach. Będą tu czerwone serduszka, proszę. Wow, pokój z gównem. Nikt nie rozumie, dlaczego on taki jest i po co on jest. Super sekretne gówno room. Dawać mi czerwone serduszka, gnoje. Że nikt ich nie ma. No to ja tutaj nie postoję, moi drodzy. Mam za krótkie nóżki. Nie mam żadnego blood peny, żeby nawet czuć się w miarę bezpiecznie. No, no, ewakuacja. Wow.
Exlax. To niezły Exlax. Nie lubię nie korzystać z szans danych mi przez grę, no ale czasami nie mamy wyboru. Czasami rodzisz się bez nóg, co zrobisz? Okej. Więc fajno. Conjoint to my już jesteśmy, więc w sumie nie potrzebuję Friend Steel Debzit, ale mogę mieć. Zabrał mi kurde no gnój parszywy. Potrzebowałem tego czerwonego serca. Ale dobra, mam jeszcze plan. To potrzebowałbym zapasu serduszek. Dobra, połówka czarnego serca, nieźle. Okej. Okej, jest git. Ty nie dawaj mi przedmiotu, ja jeszcze przedmiotu nie chcę od ciebie gnoju. Kurna, no co za... syn diabła. Ale nie gniewamy się, damy radę. Tylko się ogarnę. I teraz ostatni raz, kiedy możemy się tak powygłupiać. Koniec wygłupów. Więc to musimy bombą przepchnąć. Dobra, może być, działa. Backstabera chcemy. On niby dostał teraz też jakiegoś reworka i zupełnie inaczej działa. Znaczy, wiem, że inaczej działa, bo przeciwnicy jak siebie nawzajem trafią, to oni się wtedy wkurzają i biją się ze sobą. Więc jest to bardziej użyteczne. No, niestety. Nic dobrego. Chciałbyś? Nie ma. Za dużo mnie kosztujesz. Drogi, w utrzymaniu jesteś. Panie Bam. No, ale statystyki już tutaj lag bardzo ładnie. Ten amulet mnie tutaj najbardziej pompuje, jakby nie było. Bo ja ciągle rotuję te swoje sorduszka. Nie ma tak, że mam pełne zdrowie i gram zachowawczo, tylko nie, jak mam za dużo zdrowia, to oddaję wszystko. I później z powrotem podnoszę to, co Matka Ziemia tutaj ma. Na przykład Elf Down. Dziękuję. Bo wiecie, jeden hard container to tak optymalnie, jeśli chodzi o używanie Razor Blade'a. To sarkazm jak coś, nie? Mam nadzieję, że wiecie. Że czujecie tego bluesa. Okej, połówka też może być. 0,5. Co to jest 0,5 na jedną osobę? W sumie? No podnieś sobie. Dzięki za nic. Thanks. Wow. To się opłaciło. Czuję dobrze. Wysokie stopy, no to nie wiem, kto lubi stopy. Wow, ale stopa, fiu fiu, nie lubię stóp. Edmund, czy ty masz jakiś fetysz stóp, że taką kartę dodałeś do gry? To wysoka kapłanka nagle ma popy? Nogi całe? I to takie brzydkie nogi, turpizm, no i oczywiście otrzymywanie durnych obrażeń. Bierz to serce gnoju. No bierz, tak to chciałeś zabierać i kradłeś wszystko. Teraz kiedy możesz i ci pozwalam, to nagle nie chcesz i będziesz czekał grzecznie i posłusznie. Dobrze, że mamy pijawkę. Pijawka nam może czasami te czerwone serduszka zdobyć. Jakbyśmy mieli więcej hard containerów, których rzecz jasna nie mamy. No kurde, to ja was porozwalam, gnoje. Znikać. Parować. To wymiar Wodegastera. Zapraszam. A soul... jaki soul? Black. Hard. Czarne serce to ja lubię. No wciągaj, wciągaj. Masz szczęście, gnoju. Bo akurat wpadł damage up. Pożyjesz dłużej. Blessed penny. Absolutnie obrzydliwe. Czekaj, 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 gnoju głupi. Trochę mi synapsy tam w mózgu nie zaskoczyły od razu, ale... Blood donation cały czas mamy. Dziękuję. To sobie na szybko poniosę jeszcze jedno ser... Nie, nie ma sensu, bo i tak ja muszę się obić. Co to za jakieś gówna tutaj leżą na ziemi? No i robimy pieniądze.
To żeśmy sobie porobili tych pieniędzy. Bym się tylko nie zesrał w przyjemności. Więc zdrówko i ten się wszystko zgadza. Teraz znowu robimy kasę. W tej kasy dropią nam soul hearty, które sobie podnosimy. Jesteśmy teraz perpetuum debile. Idź w diabły. Do widzenia. Nie mam jakiegoś przedmiotu, jakiejś innej tabletki, która nie jest lockdownem ani damage downem. Ja wiem, że PhD już nie dostanę. Nie no, Petrified Klucuszek, ja cię szanuję. To już wolę mieć lockdown. To jest bezpieczniejsze dla mnie. I tak nie mamy już... Dobra. Wolę lockdowna. Mhm. I co? I kończymy ten spektakl. Piękny. It leaves? Haha. It's sus. Oh no, mama, it's sus. It's blue baby time. Hemokichanie. Spoko, spoko. Lepsze bomby. Definitywnie. Żaden głupi mnożnik dla dzieci. I miałem nadzieję, że zdąży wybuchnąć i będzie taka po prostu mała teksturka. No, trochę skam. Więc, no tutaj to już sobie nie podnosimy żadnych takich rzeczy. To są dodatkowe klucze. No nie wiem, czy lowiarstwo bym chciał, to trochę niebezpieczne. Okej, czarodziej może być. Nakicham na ciebie, gnoju, aż mnie odpycha to kichanie. Ty, smarki naprawdę mają taką moc? Nie, to nie smarki, on po prostu dotykał noża. Wow, dobry shot speed up. Przydatne. Jest jakaś pula, której chciałbym coś wyciągnąć. Za złamane serce. Nie wydaje mi się. Nie lubię złamanych serc. I co, diabeł? Jakie statystyki mi teraz dasz? No, trochę laka, trochę obrażeń. No i shot speed, najważniejsze. To jest joke. Wow. To nie chcę takiego help-upa jak coś. Trzeba farmić te soul hearty, póki jeszcze można. Cieszę się, że mam kable te do startowania, ze względu na to, że dzięki temu, jak widzicie, mój przedmiot pod spację zawsze jest naładowany. To jest kolejny żart. Tak się srałem, żeby zdobyć to, mając jeszcze Samptorium wtedy. Zostały w ogóle ze mną jeszcze jakieś ziomeczki. Nie, to są moje Twisted ziomale. Szkoda, bo wtedy to bym już miał takie obrażenia kosmiczne. No, ale i tak nie jest źle, bym powiedział, że taki... No słaby run, tak? Taki... Taki przeklęty trochę. Taki Maze'a. Curse of the Maze. Amazing. Dawać mamonę, albo soul harpy. Ja chcę sobie popsuć statystyki jeszcze bardziej. Proszę? Okej, to było idiotyczne. Dlaczego to nie zadziałało? Cudnie, range up. Potrzebowałem tego. Zaraz będę na pół kilometra dźgał. X-Lax. No nie. Luck up, super, fajnie. To było słabe. Znaczy, że potrzebowałem dwóch kluczy, a
Elfa, no nie wiem, Dyku, wiesz? Dobra, to zróbmy tutaj taką strategię, że serduszko będzie na drodze, my obrywamy, wychodzimy. I w razie czego... W razie czego, jak kiedyś będę chciał tam wrócić, to wrócę. A jak nie wrócę, to nie wrócę. Bum. Fajne miejsce, postałbym tutaj. Wow, telewizorek. Wow, kłódka. Hmm, 25 centów, genialnie. Kurczę, galp, swallowed penny, to bym nieźle na galpie mógł pojechać, gdybym miał. Ale niestety, nie mam. Dobra, pozbądźmy się klątwy najpierw, w najprostszy sposób. Cały czas range upy. Dobrze, zasięg. Bo miecz nie służy do walki wręcz. Mieczem na kilometr się sieka. Okej, jedno czerwone serduszko, to znaczy stoimy na kolcach. To tyle. Ustanę. Skróty. Czerwone serducho było moje, ale mi ktoś zabrał, no i co? Nic nie zrobię. Kurczę, nasmarkałem na te duchy i nic im się nie stało. Wow, ktoś mnie tu IPK-kiem poczęstował, miło. To nie wiem kto. Przyjaciel. Pewnie. Dobra, płody pozabijane, super. Fajrant. Więc nie mam żadnej połówki czerwonego serduszka, więc Eternal Hearta nawet nie miał jak... Miałbym? Nie miałbym? Miałbym teoretycznie chyba. Miałbym czy nie miałbym, nie wiem. W każdym razie, mądra głowa powiedziałaby, weź sobie jeszcze tego pieniążka i jak będziesz stał, to żebyś generował więcej. Nie podnosił swoją drogą, jak nie będziesz podnosił, to będzie o wiele lepiej. Możecie się odsunąć. Dziękuję. Okej. Okej, that's good. Fajno. Wracając. That's very good. Z trollbombami to ja się nie lubię. Tu z przypadek podniosłem mamonę. Dobra, to teraz zróbmy wybieranie. No słabo, słabo. Mogłoby być lepiej. Znaczy... Mamy pełne zdrowie, tak? Ludowiko. To i tak mi nic nie da. Okej, to jest o wiele fajniejsze. Niż zwykle. Chociaż nie, no na zwykłych subhartach to bym więcej tego natrzepał, nie? Znam życie. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Kurczę, mleko się rozlało. Ja to przewidziałem to. No i co teraz? No, i co teraz? Mleko się rozlało. Brawo. Mleko się rozlało, i co teraz? Będziesz miał dodatkowe serduszko, czy tego chcesz, czy nie? Teraz moim najlepszym wyborem tak naprawdę jest oberwać jeszcze raz, żeby nie stracić potencjału, jaki mam. No i idziemy dalej. Nic więcej nie zrobimy. Fajne piętro, podobało mi się. Dostałem Ludowico, które nic mi nie daje, ale dostałem też Revelations, które mi coś daje. Tylko, że nie będę z tego korzystał, bo mam wielki strach. A mój wielki strach kojarzy się tylko i wyłącznie z takim jednym brzydkim okiem. Takim przeklętym nawet całkiem. O, dostałem Black Upa, zajebiście.
Coś jeszcze? Szkoda, że już w niej tyle serduszek czerwonych nie wypada. Kiedyś to było. Teraz to nie ma. Ale dokładnie. Wiedziałem, że straciłem swoją klątwę. Nie chcę takiego dupnego pieniążka. To mi nic nie robi, poza tym, że nic mi nie robi. Chyba, że przy innych rzeczach coś robi, ale... Nie. Działa tak samo. Okej, złamane. Nice. Idę w złym kierunku. Nie przeszkadza mi to. Upalone mięska. Gimpi trochę późno, ale... Cześć, witajcie, tu Gimpi. Wow, czemu ta rakieta? Czemu? No, Gimpi ma tutaj synergię. Jakby ktoś wątpił. Się dzieje dobrze. Się dzieje dobrze, dobrze się dzieje. Przepiękne. Tylko czy ja będę miał... Ja mam zlagowane ostrze. Zobaczmy. Na razie to sobie mogę wziąć te wurpy. Znaczy inaczej, to mogę zrobić tak, że... Wurp. Teraz wurpem będę wurpy wyciągał. I tyle. I teraz opis tej tabletki działa poprawnie. Nie kłamie. Do odmiany. To by nagrody w workach. I guess. Gile. Ale nie ma na to wpływu szczęście. Co smutne. Ale gile. Lemon party. No to fajna imprezka. Nancy Bumps. Fight Nancy. Two of Spades, genialnie. Two of Spades. Ale dumny gościu był. Wow, ale oberwałem dupnie. Ale miecze się zatrzymały w czasie. Nie wiem czemu to się dzieje. Skąd się biorą te eksplozje fajne? Jaki przedmiot to robi? Bo jest to zabawne. Okej, tata długie nogi. Ja już nie miałem taty długie nogi? Nie wiem, może miałem, może nie miałem. Chyba nie miałem. Nie, bo ja się stałem Spider-Bebe z czego? Spider-Baby miałem, bo miałem Spider-Moda tego. Amalgamat miedzi i srebra. I co jeszcze? Postaram się znaleźć ten trzeci przedmiot. Wurp, wow. Mogę sobie wurpnąć wurpa. Jesus, to jest genialne. To nie... HP up. No to... Ok, HP up to HP up, no. Trudno. Aha, no tak, teraz to się będę musiał trochę mocniej zbić. Kurczę, ale agresywnie oddaję zdrowie, nie powinienem tak robić, bo to się może bardzo szybko i źle skończyć jednocześnie. Ale patrząc na statystyki, jakie sobie wykręciłem, to... No Gimpi tutaj też ratuje. Triggerując się całkiem często. I wake up, I'm triggered. Ale bym sobie HP downa wziął, zarzucił, nie? Tak byłoby przyjemnie. Trochę więcej miejsca na te przyjemne soul hearty, które tak bardzo... A ktoś ci pozwoli to podnieść? Naprawdę. Jak znajdę jakiś ołtarz do poświęcenia, to będę klikał tyle razy, aż cię weźmie i transformuje na jakieś gówno. Które nie podkrada zdrowia swoją drogą.
Aj. No, 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 już. O to, 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 to. O ty chciałeś. Kolego mnie tu pozbawić. Dawać. 9-woltówka potęga. Teraz Soulheart, proszę. Dziękuję. Poproszę kolejny. No i tak się można zapętlać. Można w nieskończoność. Dobra, panie szatan. Sprawa jest prosta. Umierasz. Spamatonie ty, spamtonie. G-spamton. Może od razu WDG. Lubię te cyferki na ekranie, tak fajnie skaczą, mi się śmiesznie pojawiają. Masz okazję zostać dużym strzałem. Nie zmarnuj tego. Tyle było z dużego strzała, dostał strzała. No i tyle było z tego rana, bo nie dostałem portalu. Bywa i tak, no. To co mogę wam powiedzieć? No dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do następnego razu. Bywajcie. Bo on tam będzie tak sapał. Nieskończoność chyba, nie wiem. Elo. Bywajcie.